Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku chciałabym Was zaprosić do tego, abyście wspólnie ze mną zrobiły chustę. Chustę, na którą wszyscy mówią baktus, jest to taki spłaszczony trójkąt. Myślę, że dzisiejszy filmik jest raczej dedykowany tym osobom, które są na początku swojej przygody z drutami, dlatego że zrobienie tej chusty nie jest skomplikowane i dla wszystkich tych początkujących nie sprawi najmniejszego problemu w zrobieniu jej. Robiona jest ona od dołu do góry. Dodawane są oczka po jednej i po drugiej stronie. Po tej stronie w co drugim rzędzie dodawałam dwa oczka i po tej stronie dwa oczka. Czyli w co drugim rzędzie dodaje się cztery oczka, dlatego wychodzi ona taka płaska. I robiłam ją ściegiem francuskim, to znaczy, że na prawej i na lewej stronie są i robiłam ją prawymi oczkami, a na końcu zrobiłam jeszcze takie chwościki, które nadadzą charakteru tej chuście, żeby nie była ona taka nudna. To co, jeśli Was zachęciłam, to zostańcie ze mną i zróbmy ją wspólnie. Do zrobienia tej chusty potrzebowałam dwa motki włóczki NACO Sport Wool i drutów w rozmiarze 6. Włóczka NACO Sport Wool to jest włóczka, która w swoim składzie ma 75% akrylu i 25% wełny, a w 100 gramach mieści się 120 metrów. Kolor tej włóczki to jest 106-39 i takich motków potrzebowałam dwa. To przejdźmy teraz do dalszej części, w której Wam pokażę, jak tą chustę robiłam. I na druty nabieram 3 oczka, 2 i 3. I teraz na drugiej stronie przerabiam te wszystkie oczka na prawo. Czy ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. I teraz jestem z powrotem na prawej stronie i w tym rzędzie robię w ten sposób. Pierwsze oczko ściągam bez przerobienia, robię narzut, ale chwytając nitkę tutaj od tyłu, przerabiam jedno oczko prawe i narzut, chwytając nitkę od tyłu i oczko brzegowe ostatnie przerabiam na lewo. Odwracam na lewą stronę i wszystkie oczka, jakie mam teraz na drucie, przerabiam na prawo, ale teraz zobaczcie, tu mam narzut, tak? I ten narzut przerabiam jako oczko prawe, ale przekręcone, czyli chwytam sobie teraz tutaj ją od tyłu, tą włóczkę, to oczko nasze, które mam tutaj na drucie, chwytam za nitkę tu od tyłu i przerabiam ją na prawo. Kolejne oczko jest oczkiem prawym, przerabiam na prawo i znowu mam narzut, który chwytam znowu za tylną nitkę i przerabiam na prawo. I ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. I odwracam na prawą stronę i teraz ten rząd, w tym rzędzie już będę robiła dwa narzuty z jednej strony i dwa narzuty z drugiej strony, czyli na początku będę robiła dwa narzuty i na końcu będę robiła dwa narzuty. I ten rząd zapamiętajcie, bo w ten sposób będziecie już robiły do końca chusty. Czyli pierwsze oczko ściągam bez przerobienia, robię narzut, chwytając nitkę od tyłu, przerabiam kolejne oczko na prawo, robię narzut, przerabiam oczko na prawo, znowu robię narzut, przerabiam oczko na prawo i robię narzut i ostatnie oczko przerabiam na lewo. Odwracam robótkę na lewą stronę i na lewej stronie robię wszystkie oczka na prawo, z tym, że te oczka, które są narzutami z poprzedniego rzędu, przerabiam, chwytając za tylną nitkę, jako oczko przekręcone. Przerabiam je na prawo. W
Wszystkie pozostałe oczka w środku, jakie mam prawe, przerabiam na prawo i mam znowu przed sobą kolejny narzut. Przerabiam go na prawo jako oczko przekręcone. Oczko prawe i znowu mam narzut. Przerabiam je jako oczko prawe przekręcone. Następnie mam oczko prawe i znowu narzut i przerabiam go jako oczko prawe przekręcone. Ostatnie oczko przerabiam na lewo jako brzegowe. I te dwa rzędy, które Wam przed chwileczką pokazałam, w taki sposób należy dodawać oczka do końca chusty. Czyli pokażę jeszcze raz, tak? Oczko brzegowe ściągam bez przerobienia. Tutaj sobie nie zaciągajcie tych oczek, żeby Wam się tutaj na brzegu ta chusta nie ściągała. Róbcie, ściągajcie je takie, żeby było dosyć luźne. Narzut, chwytając nitkę od tyłu, jedno oczko prawe i narzut. I w ten sposób do końca chusty trzeba będzie wykonywać. Później robię oczka prawe do ostatniego oczka przed końcem rzędu, czyli wszystkie oczka, jakie mam teraz na drucie, przerabiam na prawo i mam przedostatnie oczko na lewym drucie i przed tym przedostatnim oczkiem robię narzut, przerabiam oczko na prawo, robię narzut i ostatnie oczko przerabiam jako oczko brzegowe na lewo. I na lewej stronie wszystkie oczka przerabiam na prawo, a wszystkie narzuty, jakie robiłyśmy w poprzednim rzędzie, przerabiam jako oczko przekręcone prawe. I oczko prawe i narzut robię jako przekręcone oczko prawe. I wszystkie oczka, jakie teraz mam do kolejnego narzutu, przerabiam na prawo. I znowu mam przed sobą narzut, robię oczko prawe przekręcone. I znowu narzut i oczko prawe przekręcone i ostatnie oczko brzegowe. I w ten sposób, widzicie, cały czas nam się tutaj zwiększa ilość oczek w środku chusty. I jeszcze raz. Oczko pierwsze ściągam bez przerobienia, robię narzut, jedno oczko prawe i robię narzut. I teraz wszystkie oczka, jakie mam, przerabiam na prawo do przedostatniego oczka na drucie. Mam przedostatnie oczko, robię narzut, przerabiam to oczko na prawo, robię narzut i ostatnie oczko na lewo. Odwracam robótkę na lewą stronę i na lewej stronie. Pierwsze oczko brzegowe ściągam, narzut, jaki mam przed sobą, przerabiam jako oczko przekręcone na prawo, jedno oczko prawe i znowu narzut, przerabiam jako oczko przekręcone na prawo i wszystkie oczka do kolejnego narzutu, który mam tutaj, przerabiam na prawo. I mam oczko, narzut, który miałam w poprzednim rzędzie. Wykonuję go jako oczko prawe przekręcone, jedno oczko prawe i kolejny narzut jako oczko prawe przekręcone i ostatnie oczko robię na lewo. I jestem znowu na prawej stronie i znowu robię oczko brzegowe, ściągam na prawo i od razu robię narzut. Jedno oczko prawe i kolejny narzut. I wszystkie oczka na prawo do przedostatniego oczka na drucie. Narzut, oczko prawe, narzut i oczko brzegowe na lewo. Odwracam na lewą stronę. I na lewej stronie oczko brzegowe ściągam bez przerobienia,
co robię z oczkiem. Z narzutem przerabiam jako oczko prawe przekręcone, jedno oczko prawe i znowu narzut jako oczko prawe przekręcone i wszystkie oczka prawe do kolejnego narzutu. I mam kolejny narzut, który robię jako oczko prawe przekręcone, jedno oczko prawe i narzut, oczko prawe przekręcone i ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym. I tak to wygląda w tej chwili i w taki sposób, jak Wam tutaj pokazałam, przerabiajcie na pożądaną wysokość. I jak już będziecie miały przerobioną na pożądaną wysokość, to wróćcie do mnie i pokażę Wam, jak ja zamykałam oczka w tej chuście. Jeśli już zrobiłyście swoje chusty na pożądaną wysokość, to teraz pokażę Wam, jak zamknąć oczka. I ja będę tutaj zamykała oczka w taki sposób, że przerabiam pierwsze oczko na prawo i przerabiam drugie oczko na prawo. Teraz te dwa oczka z prawego drutu cofam na lewy i przerabiam je jeszcze raz na prawo. Nie zaciągam tutaj tych oczek, żeby tutaj ten brzeg tej chusty był elastyczny, więc robię to dosyć luźno i znowu przerabiam oczko na prawo, cofam dwa oczka na lewy drut i przerabiam je na prawo. Cofam, przepraszam, przerabiam oczko na prawo, cofam te dwa oczka na lewy drut i przerabiam je na prawo. I znowu oczko przerabiam na prawo, dwa oczka z prawego drutu cofam na lewy i przerabiam je na prawo. I w ten sposób właśnie, jaki tutaj Wam pokazałam, możecie sobie zakończyć tą chustę bądź w swój ulubiony sposób, jaki macie. Jest jeszcze fajny sposób, którym zakończałam kominokaptur z poprzedniego filmiku. Polecam też tamten sposób. On jest idealny właśnie do ściegu francuskiego. I tamtym sposobem też możecie sobie zamknąć oczka. Jeśli jeszcze tego filmiku nie widziałyście, polecam, zerknijcie. Link do niego zobaczycie gdzieś tutaj u góry w rogu. Jeśli jeszcze macie ochotę na chwilę czasu spędzonego ze mną, to zapraszam Was, żebyście jeszcze na chwilę zostały i zrobimy dekoracyjne chwosty tutaj na tą chustę. I jest mi do tego potrzebna karta i dwa takie gdzieś około 25-30 cm. Dwie sztuki takiej długości włóczki. I teraz jedną kładę sobie tutaj na tą kartę i zaczynam owijać włóczką. Uważać, żeby nie zamotać sobie też tej włóczki tutaj. Tak pionowo zaczynam sobie owijać włóczkę. I jeżeli chcecie zrobić więcej niż jeden chwościk, to polecam, żebyście sobie liczyły, ile razy omotacie tą kartę, czy co tamkolwiek będziecie motać, ile razy to zrobicie, żeby one były jednakowej grubości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 i 5. I ja to zrobię 35 razy. Obcinam sobie tutaj już tą włóczkę i tą, którą miałam do góry, zostawioną tutaj, to ona mi była potrzebna do tego, żebym sobie teraz tutaj to ładnie zawiązała. I robię tutaj po prostu supełek i zawiązuję to mocno. Najlepiej, jeżeli będziecie miały kogoś do pomocy, kto Wam tutaj to przytrzyma, żeby ładnie, mocno to zawiązać. No ja nikogo w tej chwili nie mam, ale myślę, że mi się udało. I od razu biorę sobie nożyczki i przecinam tą włóczkę tutaj na dole. Przecięłam ją sobie.
A drugi kawałek włóczki był nam potrzebny do tego, abyśmy zamotały sobie tutaj teraz u góry, żebyśmy to wszystko ładnie połączyły i zamotały. Raz, dwa i trzy. Trzy razy sobie to oplątałam i od razu też zawiązuję supełek. Jeden i drugi. I staram się tych końcóweczek nie zgubić. Biorę szydełko i tym szydełkiem chowam do środka tej końcówki. W ten sposób ukryję też ten supełek. Mam jedną schowaną, teraz chowam drugą końcóweczkę. Mam nadzieję, że mi się to ładnie uda. O, i zaciągam sobie ten supełek do środka, żeby go ładnie ukryć. I teraz muszę tylko sobie wyrównać te wszystkie nitki. Nadać mu kształt. I w ten sposób, w jaki Wam pokazałam, zróbcie sobie, jeśli macie oczywiście ochotę, to zróbcie sobie takie chwościki, które nadadzą jeszcze takiego fajnego charakteru tej naszej chuście. I jeśli macie swoje chwościki już zrobione, to trzeba je jeszcze przymocować. Do tego jest mi potrzebne szydełko. Chwytam sobie za tą niteczkę, którą tutaj związywałyśmy, tą główkę tego chwościka. Przewlekam ją tu przez chustę i robię po prostu dwa supełki. Ładnie ją zawiązuję. I do tego, żeby teraz ukryć sobie te niteczki, potrzebna jest nam igła z dużym uszkiem, jeżeli oczywiście robicie swoje chusty z grubej włóczki, tak? Przynajmniej z takiej jak ja, to do tego mam taką grubą igłę. I te końcóweczki muszę przewlec tutaj przez środek, do środka tego chwościka, żeby ładnie je ukryć. Jedna i jeszcze jedna. I w taki sposób właśnie ja przymocowuję swoje chwościki. O, i jeszcze do środeczka przeciągnąć, obciąć te wystające nitki i mam zrobione chwościki. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj na jednym końcu, na drugim końcu i na dole też mam przymocowane. I tak wygląda moja chusta. Mam nadzieję, że swoje chusty już zrobiłyście, że ten fason Wam się spodoba i przypadnie Wam do gustu, że nie miałyście najmniejszego problemu ze zrobieniem tej chusty. To co, na dzisiaj to wszystko. Tradycyjnie już Was zapraszam do tego, żebyście zasubskrybowały mój kanał, żebyście zostawiły po sobie ślad w postaci komentarza, żebyście pisały, czy chusta przypadła Wam do gustu, czy wszystko zrozumiałyście. Do wciskania tego czerwonego dzwoneczka, bo będziecie wtedy na bieżąco z kolejnymi moimi filmikami. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!